właśnie powinien się spodziewać, że liczba nowych wykrytych nowotworów będzie systematycznie wzrastać, a jednocześnie oczekiwania naszego społeczeństwa są oparte nie tylko na chęci całkowitego wyleczenia, co oferujemy z pełnym entuzjazmem, ale również utrzymaniu dobrej jakości życia. Podkreśla profesor Piotr Kłowski. Jutro o 18.30 w Kulturze Klepasz w Krakowie odbędzie się koncert finałowy Kultury z udziałem Skarbów czy Marka Pikarczyka. Wydarzenie ma zachęcać do komentarzy politycznych, a także o tym również na portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. A na tygodniu fakty zapraszają już Ewy Kwaśny. Dzień dobry, Piotr Kłowski. Dzień dobry, Kasiu. Witamy słuchaczy. Zaczekam Was. Między innymi sprawdzimy faktów do 19, jak pandemia wpłynęła na długość kolejek do lekarzy. Do specjalisty dziś czeka się wiele miesięcy i to w zasadzie niezależnie od danej specjalności. Znamy najnowsze dane okręgowej kulturalnej w Warszawie na ten temat. Będziemy mieć też ważne informacje dla turystów planujących weekend w Tatrach. Będzie wymiana sztucznych ułatwień, łańcuchy w szczególności. Rozpocznie się kolejny remont. I uwaga, odwiedzimy również popularne i gotowe od długiego czasu planetarium śląskie. I zajrzymy do kapsuły czasu. Znajdźcie czas dla nas. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Drodzy Państwo.